Na ten odcinek zainstalowałem 3 straszne modyfikacje: Cave Dweller, Horror Elements oraz From the Fog. A z każdym nowym filmem będę dodawał kolejne 3. Nie będzie to jednak zwykły survival, ponieważ całość będę grał na hardkorze. Więc gdy umrę, seria się kończy. Inspirację brałem od świetnego youtubera Enzy'ego, którego naprawdę polecam. Naprawdę polecam. Robi świetne filmy. To co? Ja nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Dobra, no to co? Wchodzimy na świat? Ty, tam Herobrine jest. Dobra, nieważne, nie rozpraszam się, dajmy tryb jednoosobowy. Tworzymy mój świat. Z strasznymi modyfikacjami. Oczywiście przetrwanie. Hardcore. Ponieważ jest to świat hardcore. Nazwę go... Creeps. Czemu by nie? Nazwę go Creeps. Dobra. Stwórz nowy świat. Tworzymy nowy świat. I... jestem. Jestem. Na moim świecie. Gdzieś w górach śnieżnych. Nie wiem, czy to dobre miejsce, bo jakbym spotkał jakiegoś Yetiego... Co to jest? Dobra, autojumpa to mi wywal stąd. Tak, jest to też z kamerą odcinek, jak możesz zobaczyć, bo ta seria będzie gruba i chcę, żeby była z kamerą. Jakbym miał śmieszne reakcje. Może i dla was śmieszne, dla mnie może i nie. Dobra, co tu jest w środku? Wiecie co, chciałem się podbudować. Zobaczymy, co tam jest. Wchodzimy do środka. O jacie. To jest jakieś miejsce zbrodni, co to jest? Tu jakiś villager w ogóle przebity. I to z oczami Herobrine'a, co mi się niezbyt podoba. I dobra, nie mogę się tak obijać, bo jeszcze się noc zrobi. No i co ja zrobię w takim momencie? Moim celem jest znalezienie wioski. Tak mi się wydaje. Patrz, mam jakąś głowę villagera na kręgosłupie. Dobra, nie wiem, czy to dobrze. Kolejny villager, dobra, to mi da zgniłe mięso tylko. Tu coś... O! Żelazny miecz. Dobra, żelazny miecz to naprawdę dobry item. Więc jak za darmo, to uczciwa cena. Tak samo jak subskrypcja. Nie wiem, co to zrobiło, ale wolę się stąd wynieść. Tak, łapka w górę oraz subskrypcja to też jest za darmo, więc zostawiajcie, póki można. I jestem w nie za dobrym miejscu. Tak mi się wydaje, że jestem nie za dobrym miejscu. Jestem gdzieś pomiędzy górami. No, patrzcie, ptaki. Oj, sorry, nie chciałem cię uderzyć. Patrzcie, ptaszki. Tak, dodałem tutaj też modyfikację z ptakami, ale to już taka poboczna. Znaczy no, z ptakami. Ze zwierzętami różnymi. Nie podobają mi się te dźwięki. Wieje tu wiatr. Dosyć mocno. Uwaga, czy tu będzie? O, no i idealnie. Dobra, to już mi się nie podoba. Wiecie, co to oznacza ten las? Takie lasy nie respią się w Minecrafcie. Przypadkowo. A to, co to jest? Tam, co jest? Dobra, dużo jest tu dziwnych struktur. Ja sobie może zejdę wodą. Dobra, tam nie chciałbym wchodzić. Naprawdę, tam nie chciałbym wchodzić. Może dlatego, że jedną z moich modyfikacji jest Cave Dweller. Czyli właśnie występujące w jaskiniach potwory. Dobra, naprawdę nie chcę tam wchodzić. Nawet nie chcę się tam patrzeć, bo jeszcze coś mi wyskoczy. Po prostu chodźmy do tego punktu. Jak nie znajdę... Jak nie zrobię sobie łóżka przed nocą... To będzie problem. Naprawdę, będzie duży problem. Więc muszę spiąć... się spiąć i znaleźć łóżko. Nie wiem, ile przetrwa na tym świecie. Naprawdę nie wiem, ile przetrwa na tym świecie. Powinienem sobie ściąć jakieś drzewo w ogóle, bo nie ścinam drzewa. I tam pójdziemy. Za moment. I dobra, ścięte. Ja sobie to wywalam tutaj do ekwipunku. I mam miecz. I idę z mieczem właśnie w to miejsce. Tylko chciałbym znaleźć gdzieś jakąś wioskę. Nie ukrywam, że nie. Naprawdę. Dobra, co tu jest? Jakaś krew. To nie za bardzo pomaga. To coś, to też nie za bardzo pomaga. Chyba tu nic nie ma. Tak na wyższą... Czekajcie, co to jest? Czy to jest Steve bez głowy? Czy może Herobrine bez głowy? To już nie wiem. Tam jest jakaś kostka. Dobra, nie, ja wolę do tego nie iść, serio. Ja chcę po prostu znaleźć jakąś wioskę, osiedlić się tam. Bo tak, chciałbym osiedlić się w wiosce, to jest mój cel. Chciałbym osiedlić się w wiosce, bo w wiosce czuję się trochę bezpieczniej z villagerami, niż jakbym miał być sam. Ale ja chyba nawet w tej wiosce nie będę się czuł bezpiecznie. Chyba nawet nie tam. Dobra, wiecie co? Pójdziemy sobie do tej kostki, bo często ją widzę, ciekawi mnie co to. Więc zróbmy sobie crafting. Tylko jeśli nie znajdę owiec, to naprawdę będzie problem. Więc ja naprawdę chcę znaleźć owce. Nie ma ani jednego zwierzę. Dobra, tu jest coś kolejnego. Tu jest dużo tego, serio. Ej, wiecie co? To lewituje. Zostawmy to i przejdźmy do tego, bo to mnie bardziej jednakże interesuje. Właśnie, muszę zaznaczyć, że jestem na hardcore. Ej, czy są beczki? Co to jest za blok? Dobra, może jednak mnie to interesuje, ale mamy tu węgiel. Węgiel jeszcze bardziej mnie interesuje.
Dobra, sprawdźmy pierwsze to. Nie, ja wiem co to jest. Jak ja tam wejdę, to się zrobi noc. Ja wiem, że to tak działa, ja tam nie wchodzę. Czekaj. Ej. Czy to tu było? Nie wydaje mi się, żeby tutaj była wioska. Dobra, znalazłem wioskę. Czy tam jest kolejna wioska, czy to jest ten struktura? Dobra, chyba się w niej osiedlimy w ogóle. W tamtej wiosce. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie zdatna do osiedlenia się, ale mi się wydaje, że... Zniszczę półpłytkę, nie wiem co ona robi, ale wolę ją zniszczyć. Jezus Maria. O, mam świnie. Dobra, świnie jeszcze muszę zabić. Dobra, cyk. Mam świnie. Jeszcze tu był drugi proszut. I zniknął, bo czemu by nie? Dobra, jem surowe mięso, niech już będzie. I idę do tego. Idę zobaczyć, co w tym jest. Mam nadzieję, że tu jakieś nie będzie żadnego głośnego dźwięku. To tak, tak lepiej, tak dla bezpieczeństwa sobie zabuduję. Dobra, zabierz to stąd. To mi tu po nic. Szkielet. Z wbitym czymś... O, z kości, no dobra, przydając się. I oskurowane coś. Dobra, też to zabiorę. Nie wiem, czy się przyda, czy nie. Ej! Dobra, tu jest złoto. To jest blok złota, to się serio może przydać. O! Tak. Co to było? Nie wiem, ktoś mi się tu śmiał. Ale co to jest w ogóle? Czy to jest jakaś głowa pająka? Ej, głowę pająka mam. Zachodzi słońce. To w tym momencie lecę już prosto do wioski. Już nie mam czasu, już nie marnuję czasu. Po prostu lecę prosto do wioski. Dostałem jakieś głowy szkieleta. Nie wiem po co mi one. Ale dobra, niech będzie. To też co to jest, to nie wiem. Ale dobra, chodźmy do tej wioski, prześpijmy się. I zobaczymy, co przytrafi mi się dnia drugiego. Wiem, że chodzenie na tej modzie, na tych modyfikacjach w sumie, w które wgrałem, a wgrałem 3, jest niebezpieczne. Więc ja wolałbym się przespać. Jak tylko będę mógł. Chociaż jeszcze olutuję wioskę. Dobra, chleb. Chleb mnie już pociesza trochę bardziej. Ale już powinienem zdecydowanie iść spać. Chociaż jak na razie, wiecie, z odcinka na odcinek będzie coraz gorzej, bo z odcinka na odcinek będę wgrywał 3 nowe modyfikacje. Jak na razie mam 3, ale w następnym odcinku będę miał 6. O ile następnego odcinka dożyję. No, zacznijmy od tego. I jest nowy dzień. Pięknie przespany nowy dzień. Więc, dobra, co teraz można zrobić? Ja bym wybrał sobie... Może bym się gdzieś też wybrał, albo bym pozabijał świnie, tak by było najlepiej. I ogarnąłbym sobie w ogóle miejsce do życia, to może będę żył... Nie wiem, jakiś domek villagera sobie zabiorę pewnie. Sobie przygarnę, ale tymczasowo, bo chciałbym w tej serii ogólnie... W tej serii to chciałbym żyć nad ziemią, bo to jest podobno najbezpieczniejsze. Tam jest jakiś cmentarz, ale tak samo taki był tam. Więc, dobra, ja sobie przygarnę ten dom, wiecie? Ten dom będzie mój, on się wydaje w fajnym miejscu, więc rozkopuję tu. I po prostu jak na razie będę tutaj żył, dam sobie tutaj łóżko, skrzynię, no i tak. Dobra, łóżko też w tym miejscu. Jest to w ogóle pierwszy odcinek z modyfikacjami w Minecrafcie, więc jakbyście chcieli więcej, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie o tym w komentarzu. Ej, to są jakieś inne ryby. Fajny jest ten mod. Wow! Co to jest za struktura? Jakaś w ścianie. Dziwnie się zrespiła, no ale dobra, co w niej jest? A, to jest znowu ten Steve z odciętą głową i tu chyba nie ma nic. A nie, ej, czekajcie. Ta głowa Herobrine'a jest chyba istotna. Nie wiem, czemu coś kojarzę, że ta głowa Herobrine'a jest istotna do... Co to za dźwięk? Jakiś dziwny dźwięk. Jakiś dziwny dźwięk, jak ją podniosłem, więc to chyba niedobrze, że ją podniosłem. Ale niech będzie, zatrzymam sobie ją. Dobra, wiecie co? Ciekawi mnie trochę ten cmentarz, co w nim jest. W tym cmentarzu może coś być, mogą tam być jakieś groby zakopane, więc zobaczymy. Dobra. Jest tu więcej tych głów. Witherowe róże, to ja wolę rozwalić, bo mnie jeszcze przestraszą. Czy to coś robi? O kur. Dobra, mogłem tego nie robić. Co to za dźwięk? Nie goni mnie nic, prawda? Dobra, naciśnięcie tej płytki powoduje noc. Co to za dźwięki? To jest burza czy coś dziwnego? Nie gadaj, że będzie deszcz padał. No nie, dobra, nie będzie. O, wioska tam jest. Nice, wioska. Dobra, nie wiem czy się osiedlę w tej wiosce, czy może w tamtej. Nie wiem, to już nawet nie jest istotne. To po prostu w tej serii jest istotne przetrwanie. Albo wiecie co, jak na razie zaprzestanę kopanie i pójdę może do tej drugiej wioski, bo liczę teraz na to, że ona ma
stolarza. I może u stolarza będzie coś dobrego, jakaś zbrojka. A może nawet moja wioska ma stolarza, w sumie się nie wiem. W sumie się jakoś nie patrzyłem, nie rozglądałem po tej wiosce. Ale z tego co mi się wydaje, to go nie ma. Nie wiem, czy się jednak nie przeprowadzę tam, jeśli tamta wioska będzie bardziej bogatsza. W lepszym miejscu, bo ta jest strasznie górzysta. Co nie wiem, czy jest dobre. Więc teraz idę zobaczyć do tej drugiej wioski. Czemu to drzewo jest zniszczone? Ja tu nic nie niszczyłem. Dobra, to zaczyna mi się nie podobać. O, patrzcie, jaka wioska. Jeszcze bardziej górzysta. Ej, co tu... Co tu robi redstone'owa pochodnia? Czemu mi przylagowało grę? Dobra, nie wiem, co tu się dzieje. Czemu redstone'owa pochodnia randomowo se leży? Nie wiem. Nie wiem. Ale co? Laguje mi grę. Laguje mi grę, może to dlatego, że weszłem do wioski właśnie, ale tak, jestem w nowej wiosce, która jest połączona z lasem Herobrine'a, co chyba nie jest dobre. Ale mi się ona chyba bardziej podoba niż tamta. Wiecie, ja się chyba przeprowadzę. Tak szczerze. Ale tak samo jak moja, nie ma ona kowala. Co mi się nie podoba. Ale ma dwa kościoły. Katolicki, ewangelicki. Czego tu więcej chcieć? Dobra, las płonie chyba z naturalnych... Z naturalnych powodów. Mam przynajmniej taką nadzieję, że z naturalnych powodów. A nie, że ktoś go podpalił. Dobra, zrobię sobie mega dużo chleba. To jest dobry początek serii. Ej, no ja się tu przeprowadzam ewidentnie. Tu jest dużo wieśniaków. To jest po prostu lepiej. Przeprowadzam się tu. Jeszcze dzisiaj. Ale tak, w tym momencie idę po moje rzeczy. A bardziej to poczekam, aż się zrobi noc. Prześpię się i pójdę po moje rzeczy. Co to było? Czemu słyszałem jakby pozytywkę? Czy mi się już wydaje? Dobra, nie wiem. Co to jest? Też nie wiem. Ale się chyba tam później wybiorę. Ale pierwsze idę spać. Ej, wiecie co się zdałem sprawę? Mogę przecież zabić golemy, żeby mieć iron. I to jest bardzo w sumie dobra sprawa, bo chciałbym mieć jakąś zbroję na sam start, a nie, że ja goły latam, bo tak to nie wypada. Tylko jak się przeprowadzam do tej wioski, to zaatakuję golemy jednak z tamtej wioski. Bo tak, przeprowadzam się, idę właśnie po moje rzeczy i się stąd wyprowadzam. Albo wiecie co? Zostawię sobie skrzynkę w tej wiosce i itemy, żebym już miał, żebym nie musiał się martwić o ekwipunek. Powiedzmy, że to będzie mój wstępny dom. Dam sobie tu crafting. No i skrzynia. Super. Dobra, przemień mi to, zrób mi skrzynkę. Cyk. No i już już sobie tutaj schowam wszystkie rzeczy, które mi się nie przydadzą, czyli te, no i idę. Idę już się przeprowadzić. No i witam w wiosce ponownie, w mojej już w sumie starej wiosce, bo się przeprowadzam jednak do innej. I co, zabieramy wszystkie rzeczy. Zabieranie wszystkie rzeczy, nie wiem czy mi się one tylko pomieszczą w ekwipunku. Pomieszczą się w ekwipunku. Na spokojnie dadzą radę. Więc dziękuję bardzo, no i co? Łóżko też sobie zabiorę. A tą przecinarkę też weź, czemu nie? Sentyment już do niej mam. A właśnie, miałem tutaj wybić jeszcze golema. Jeśli w ogóle ta wioska jakiegoś ma. Bo nie wiem, czy ta wioska jakiegoś ma. Dobra, hit. Dobra, tyle wystarczy. Lepsza by była w sumie sieksa, ale dobra. Pyk. I uwaga, ile dropło żelaza? 3 żelaza, dobra, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Nie zrobię sobie z tego nawet budków, co właśnie nie jest za fajne. Może jest tu jakiś drugi golem. Chociaż wątpię, że jest. Raczej zazwyczaj jest jeden golem. Więc dobra, ja już wracam do mojej nowej wioski. I jak na razie jest naprawdę przyjaźnie. Jak na razie nie ma nic złego. Oprócz dziwnych dźwięków, które czasami mnie nawiedzają. Ale odkąd... Jeśli Herobrine się pojawi, to już nie będzie tak fajnie. Naprawdę. I dobra, ja już sobie zabrałem ten dom, jak ten główny, więc już się tam wprowadzę. Już tam dam wszystkie moje rzeczy. Ten cały los to bym w ogóle wyciął. Ja chyba to zrobię, wiecie. Druga skrzynia zrobię podwójną. Będzie od razu więcej miejsca, będzie od razu lepiej. A tą przecinarkę walnij tu. No i dobrze. Dobra, wiecie co? Na obecną chwilę chciałbym sobie zrobić jakiegoś cave'a tu. Tak, jakiś cave jest tutaj niezbędny w moim domu. Nie wiem, czy lepiej go robić w moim domu, czy poza moim domem, ale no dobra, niech zrobię już go w moim domu. Bo potrzebuję żelaza. Jedynego golema nie chcę zabijać. Jedynego golema nie chciałbym zabijać, bo kto wie, czy mi się później nie przyda. Oj, no i kilow mi pęknął. Dobra, muszę iść na powierzchnię już. Co to za dźwięk? Czy jakiś dziwny dźwięk? O nie, jest noc. Czy nocą coś tu jest? Na pewno te pochodnie nie wyglądają za fajnie. Dobra, golem walczy. Golem walczy. Jak na razie...
Jak na razie akurat walczy z zwykłymi mobami. A niedługo może się to zmienić. Dobra, no nie no. Jest jak na razie czysto. Ale mówię, jak na razie. Bo z dnia na dzień w tej serii będzie po prostu gorzej. Więc zaskaczę sobie na łóżko, no i w kinę. O, jest, jest, jest żelazo, nice, nice, mamy żelazo, mam nadzieję, że dużo. Duża ruda, dobra. Duża ruda i jeszcze węgiel, no jeszcze lepiej. Dobra, mamy dużo żelaza. Starczy mi chyba nawet na klatę, a pierwsze co ja chyba zrobię to właśnie klatę. Czy 8 starcza na klatę? Chyba? Nie wiem w sumie. Teraz muszę sobie zrobić piecyk. Gdzieś tu. Oj, źle to zrobiłem. Tak, piec. Dajmy go może sobie w to miejsce. Dobra. Będę przypalał drewnem, czemu nie. I cyk, przepala się. Ciarki mnie przechodzą. Dobra. Żelazo już mamy tyle. Aha, to starczy, no bo przecież ja mam iron. Dobra. Żelazny napierśnik. Już się nie boję, bo mam żelazny napierśnik. Tak, niezłe wdzianko. Dobra, mamy. I nie wiem, czy się Herobrine właśnie nie zrespi przez to. Czy tam jest jakieś iglo? Tak jest. Tam jest iglo. Dobra, ale to jest raczej zwykła struktura. Wow. Dobra, tyle. I czy starczy mi na buty? Nie, nie starczy mi na buty. Musiało tylko jednego żelaza. No zawsze tak mam. To jest moje szczęście, widzę. O! Jest drugi golem. Dobra, ja zabijam tego, który jest dalej ode mnie. Ponieważ chcę, żeby tamten chronił mojego domu. Więc ty giniesz. Chociaż nie wiem, czy to dobre. Czy to na pewno mądre. Boję się, że on mnie hitnie. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Chociaż będę miał tylko jednego golema. Dobra, dropnął dosyć sporo. Dobra, i teraz starczy mi już na buty. I zrobiłbym sobie buty, bo fall damage będę miał mniejszy. I znowu mam 3. Co ja mam z tą trójką? Dobra. Ej, postawmy może sobie głowę Herobrine'a w domku. Na dowód, że się go nie boję. Oj, tu się trochę zbagowała. A tu se postawimy, czemu nie? Nie boję się Herobrine'a, może se tu stać. Dobra, ja chyba zrobię już ostatnią rzecz na tym filmie. Czyli pójdę w tamto miejsce. Bo tamto miejsce mnie ciekawi. Czy to nie jest przypadkiem to, co robi, że jest noc? Możliwe, że to jest to. Chociaż nie, to chyba nie jest to. Tak mi się wydaje, że to nie jest to. Dobra. Laguje mi strasznie. Jezus Maria. Tak, to jest to, co robi noc. Zrobi się noc. Co to? No właśnie. To zrobiło noc. Do domu. Do domu! Co jest? Co to za dźwięki? Do domu w tym momencie. Ja wiem, że chodzenie po ciemku to nie jest dobry pomysł. To zdecydowanie nie jest dobry pomysł. Ale ja jestem żądny przygód. Dobra, nawet nic tam nie było w tej skrzyni. Tam były same szczątki ludzkości. I nic mi to nie dało, tak naprawdę. Dobra. Co to jest? Oj, piorun. Zdaje się, że pierwszy odcinek chyba będzie bez Herobrine'a. Wow. Tam co jest? A, tam jest ten namiot. Ja, ale wali. Dobra, idę spać. Idę spać i już będziemy sobie chyba kończyć ten odcinek. Jest przestraszony w tej głowie. Dobra, śpimy. No i dzień. Mamy piękny dzień. Patrzcie, nawet tęcza wstała. No, tu lepiej być nie mogło. Problem w tym, że od następnego odcinka będą nowe trzy modyfikacje. Więc będzie 3 razy trudniej. I z każdym odcinkiem będzie trudniej i trudniej. Dobra, więc to by było na tyle. Pierwszy odcinek był całkiem spokojny, nie powiem, że nie. Nie działo się tak dużo rzeczy, chociaż no, nie jest to normalny Minecraft. Da się to rozpoznać, że nie jest to normalny Minecraft. Więc co? Widzimy się w przyszłym odcinku na moim kanale.